Hej, hej, zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. W ostatnim odcinku zrobiliśmy pozostałą część górnej części centralnego Yharnam. Dziś natomiast skończymy Yharnam, być może pokonamy dwóch bossów i dowiemy się trochę na temat laleczki. Ostatni odcinek wyszedł bardzo krótki. I człowiek uczy się całe życie, więc ja sobie pozwolę włączyć stoper, bo chciałabym, żeby odcinki trwały tak około pół godziny. Myślę, że to taka opcjonalna długość. Dobra, stoper włączony. Tak jak obiecałam, jesteśmy we śnie tropiciela. Jak widzicie w prawym górnym rogu ekranu przy oczku pojawiła się jedynka, czyli mamy jeden wgląd, czyli nasza laleczka się przebudziła. Zaraz z nią porozmawiamy. Odbierzmy kolejne dary od posłańców. Tak, dostaliśmy dzwon przywołania, dzięki czemu moglibyśmy przywoływać tropicieli. Także jak widzicie, dzwony są dosyć istotne w tym świecie. Tu jest, proszę Państwa, German. Jest pierwszy tropiciel. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Aha. You must be the new hunter. Welcome to the hunter's dream. I am... You're sure to be in a fine hay. Just go out and kill a few, you know. It's just... This was once a safe haven for a workshop where hunt... We don't have as many tools as you're welcome to use, whatever you need. Tak, o Germanie powiem później troszeczkę. Jest bardzo ciekawą postacią, bardzo tragiczną postacią i spoiler, będzie jednym z finalnych bossów. Tak, to jest nasz warsztat. W pierwowzorze mogliśmy podejść do tego lustra i zmienić swój wygląd. Tu możemy kupować rzeczy za wgląd. Tu będą dosyć cenne rzeczy. Ale też będziemy wydawać wgląd. Zwłaszcza w jednym przypadku. O którym powiem oczywiście, jak przyjdzie na to czas. Tutaj mamy skład. Możemy przechowywać przedmioty, których nie potrzebujemy. Germana możemy potraktować tak. On się rozpłynie i on tutaj wróci. Słuchajcie, nie ma co się przejmować. Tu jest nasz warsztat, tu możemy wzmocnić, naprawić broń i zrobić kilka innych rzeczy. Na razie nie mamy do tego odpowiednich narzędzi. Natomiast tu będziemy mogli sobie wprawiać runy w umysł. I do tego też jeszcze nie mamy narzędzi. Natomiast tu mamy jakąś notatkę. Aby uciec ze straszliwego snu tropiciela, powstrzymaj źródło plagi bestii, inaczej noc będzie trwała wiecznie. Czyli to jest taki nasz nadrzędny cel. No, ale idźmy do laleczki. Laleczkę też oczywiście można zabić i ona wróci, nic się jej nie stanie. Hello, good hunter. I am a doll. Here in this dream to look after you. Honorable hunter, and I will channel them and you will hunt beasts to embolden your sickly spirit. Tak, ona będzie nas wzmacniać, tak jak sama powiedziała. Let me stand. Na razie będę sobie wzmacniała życie i wytrzymałość. Fajnie byłoby mieć po prostu dłuższy pasek. Did you speak with German? He was a hunter long, long ago. He is obscure. Still, he stays here. Such is his purpose. Ah, they find hunters like yours. Speak words they do not. Ah, they speak words they do not. Tak, German stworzył laleczkę. Stworzył ją na podobieństwo swojej ukochanej Lady Mary, którą zresztą zobaczymy w DLC. Laleczka jest dosyć ciekawa ze względu na to, że bardzo dużo kontentu wycięto. Będę o tym mówiła oczywiście w trakcie rozgrywki. A German
jest pierwszym tropicielem, który stworzył nie tylko laleczkę, stworzył naszą broń, stworzył też dużo odzieni dla tropicieli. I on ma bardzo, co prawda ukrytą, ale bardzo sporą dawkę loru w Bloodborne. Tak, i myślę, że będę mówiła o tym w trakcie, bo no tego jest dużo. Dobra. Gdybyśmy z powrotem zeszli do zera wglądu, to laleczka dalej byłaby nieożywiona, ale już moglibyśmy normalnie z nią. Nie z nią, ale moglibyśmy normalnie się wzmacniać. Dobra. Idźmy do centralnego jarna. Nie mamy za dużego pola do popisu i myślę, że skończymy. Skończymy kanały. Spróbujemy pójść do fontanny, gdzie powinno udać się przywołać Germana. Co ja mówię, nie Germana. Ojca Gascoigne. Tak, tylko jak tam najlepiej dojść? Może pobiegnę po prostu tędy. Spróbujemy go przywołać, spróbujemy na nim wykorzystać pozytywkę oraz... Nie tędy. Wykorzystać pozytywkę oraz spróbować go wprowadzić do kanału. Co z tego wyniknie, zobaczymy w trakcie. Nie wiem w ogóle, czy uda nam się go przyzwać. Raz mi się... Raz mi się udało. Czy się uda ponownie. Zobaczymy. Na razie przebiegnijmy. Biegną za mną, czy nie? Nie. Dobra, super. O, możemy go przyzwać, słuchajcie. Czyli użyjemy do tego dzwoneczka i wtedy zostanie zużyty nasz wgląd. To jest ojciec Gascoigne, nasz przyszły boss. Też jest obcokrajowcem. Tak, on teraz będzie nam pomagał po prostu wyczyścić centralny Yharnam. Tak, myślę, że niech on sobie tam powalczy z tymi. Bo ja bym chciała się... A tak oni mogą zginąć, jakby wtedy po prostu się... co zarobią, się rozpłyną w powietrzu i tyle. No, Gascoigne, biegnij. Dobra. Spróbujmy użyć pozytywki na nim, teraz. Czy coś się zmieni? No ja nie słyszę, żeby coś robił. Ale na pewno ta pozytywka działa na niego prawdziwego. Na niego w formie bossa. Niech mi pomoże jeszcze z tymi bestiami. Albo nie, słuchajcie. Od razu przejdziemy z nim do kanałów i zobaczycie, że sam się odwoła. Zazwyczaj tropiciel odwołuje się jak zginie, albo jak już wykona swoją robotę, w sensie pokonamy wspólnie bossa. A ten tutaj odwoła się sam, widzicie? Także to jest dosyć ciekawe, zwłaszcza, że jego córka zginie w kanałach. Tak, bo dostaliśmy od córki pozytywkę. Może ją przeczytajmy. Ma
mała pozytywka otrzymana od dziewczynki z Jarnem. Odgrywana melodia przypomina jej mamę i tatę. Pod pokrywką znajduje się świstek papieru, być może jakaś stara wiadomość. Ledwo da się odczytać dwa imiona, Viola i Gascoigne. Viola to jest żona Gascoigne. I niestety pan Gascoigne też zaraził się plagą bestii. No, widzieliście, że na pewno jest trochę bardziej owłosiony niż powinien być. Hops. I no spadnij. Dobra, super. I ta pozytywka pozwalała na chwilę przywołać go do porządku, jakby przypominał sobie, że nie jest bestią, że jest człowiekiem, że ma rodzinę. I ma córkę. Tak. I skoro dzisiaj jest na Sławów, to najprawdopodobniej przecież i też Gascoigne wyszedł polować. O, udało się brutalnie zaatakować. Super. O, tylko Viola, jego żona, zapomniała pozytywki, w związku z czym nie jest w stanie zrobić nic, by sobie Gascoigne o niej przypomniał. Co zresztą... Ha, udało się drugi raz. Co zresztą zobaczymy, co się stanie. Quest z córką Gascoigne'a jest oczywiście opcjonalny, jak chyba wszystkie. Wydaje mi się, wszystkie te NPC-owe sprawy są dosyć opcjonalne. Ach jaj. Czy ten lód był mi tam potrzebny? No dobra. Później wrócimy. Tu jest taki przeciwnik. Trochę trudniejszy. Boże, kamero, sfokusuj, proszę. Może ja się uleczę tak na wszelki. Tak, gdyby nie udało mi się tu zrobić brutalnego ataku, to mogłoby być krucho. Tu natomiast zdobywamy, patrzcie, to jest inny łowca. Jest ubrany po łowczemu i zbieramy set tropiciela. Oczywiście się w niego ubierzemy, bo jest na pewno lepszy niż to, co mamy teraz. Część standardowego odzienia tropiciela przygotowywana w kuźni, czyli tam, gdzie German pracował. Część pięknej szaty tropiciela, która zapewnia stabilną ochronę każdemu, kto mierzy się z bestiańskim zagrożeniem w Jarnam. I tak, sety tropiciela generalnie są dosyć specyficzne, gdyż, no jak widzicie, to nie jest zbroja. Ona ma być dosyć lekka, żeby nie krępować ruchów, bo tropiciel ma być przede wszystkim szybki, zwinny. Natomiast jest na tyle wzmocniona, żeby w jakimś tam stopniu chroniła przed czym? Przed pazurami bestii. I to też był pomysł Germana. I na jego pomyśle już później inni tropiciele, inne odłamy tropicieli się jakby naśladowały go, tak? Bo odłamów tropicieli jest kilka, o tym zaraz opowiem. Słuchajcie, bo tu jest taka ciekawostka. Generalnie, jak pewnie zwróciliście uwagę, tak, tu może tego nie widać, teraz panuje zachód słońca. W naszym świecie. Gdy pokonamy jednego bossa, Amelię, to cały świat przejdzie w noc i będzie widać wtedy pełnię księżyca, czyli dosyć ważny etap księżyca, gdzie bestie są naprawdę silne, gdzie łatwo ludzie zamieniają się w bestie. No i księżyc ten będzie o normalnej barwie, taki biały, szary, wiecie, jak wygląda księżyc, nie? Natomiast spójrzcie, o, przed chwilą miałam to, spójrzcie na to,
To jest odbicie księżyca. Nie wiem w sumie skąd. Nie bardzo ma to sens. Ale to jest odbicie takiego, powiedziałabym, krwawego księżyca. I teraz żyjemy w świecie iluzji. Tak naprawdę wydarzyło się coś, że ludzie pozamieniali się w bestie i żeby ukrócić, jakby trochę spowolnić to, co się dzieje, to wykonano kroki. Żeby ukryć ten krwawy księżyc. A jakoś woda, przynajmniej w tym momencie, nie zakryła tej iluzji. I to jest, kurczę, słuchajcie, ciekawe, bo... No taki smaczek, bym powiedziała, nie? Ciężki do zauważenia tak naprawdę. Tak, spróbuję zemrzeć ten lód, który zgubiłam. Bo może to coś cennego. Słuchajcie, nie pamiętam, co tam leżało. Fajnie byłoby teraz tego nie ominąć. Platformówka. Ach, kurczę, jeszcze raz. Jak będę robiła to po raz 20, po raz 20, pąski, taki trudny. Chyba wam to wytnę, bo nie ma co. No, ale teraz wyglądamy jak prawdziwy tropiciel z okładki. Łowca z okładki. O, udało się. Co myśmy tu zebrali? No nie było to coś nie wiadomo jak ważnego, szczerze mówiąc. Tam są góle. O. Nie chcę zginąć, nie chcę zginąć, nie chcę zginąć, nie chcę zginąć. Nie chcę zginąć, nie chcę. Biegnij, biegnij. Biegnij, biegnij po tej drabinie. Szybko, 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 szybko. Och, mój Boże, to było bliskie. I oczywiście, jak zwykle, długa drabina. Tak, tutaj odblokowujemy sobie poniekąd skrót do bossa, do ojca Gascoigne. Przyda nam się ta winda. I teraz niech się zastanowię. Niech się zastanowię. Słuchajcie, chyba pokonamy naszego pierwszego bossa. Tą dwójką minę, nie będę z nią walczyć. To swoją drogą jest bardzo fajne miejsce do farmienia butelek z krwią. Tak. Pójdziemy sobie pokonać bestię kleryka. Jest to całkowicie opcjonalny boss. Nie jest zbyt trudny. Tak, jest to opcjonalny boss, ale bardzo wielu graczy przypadkiem wpada na tego bossa. Także... O Boże, gdzie ja weszłam? Także tak, słuchajcie, możecie sobie przyzwać ojca Gascoigne do pomocy. Jeżeli ja skuszę, to pewnie tak zrobię. Może nie, jeszcze zobaczymy. To w gruncie rzeczy ta bestia nie jest trudna. Jest bardzo wrażliwa na ogień. Więc spróbujemy sobie po prostu wykorzystać to i
rzucamy mołotowy. Nie chciałabym ze wszystkim naraz walczyć, słuchajcie. No chodź tu. Jak widzicie, te kruki nie są za szybkie. Dobra, to niech idzie to. Może uda się zestragerować. Tak, gdybym miała odpowiednią runę, to by mi całe życie odnawiało, ale tą runę dostaniemy bardzo późno w grze. Dobra, słuchajcie. Bestia kleryka w pierwotnej wersji gry miał być to Lawrence, czyli ten przyjaciel, z którym przybyliśmy do Yharnam się leczyć. I mieliśmy poszukiwać tego naszego przyjaciela i on się właśnie miał zamienić w tą bestię kleryka. I oczywiście mieliśmy ją zabić. I wtedy myślę, że gdybyśmy zabili tego naszego przyjaciela, to w formie zemsty niszczylibyśmy dalsze części kościoła uzdrowienia, czyli jakby taką głowę. Kościół uzdrowienia po prostu sprawuje faktyczną władzę w tym mieście. W pierwotnej wersji właśnie to miał być Lawrence, mieliśmy go zabić. W tej wersji Lawrence to jest głowa kościoła uzdrowienia, to już nie jest nasz przyjaciel. Słuchajcie, Miyazaki zrobił z Lawrence'a tej głowy kościoła kolejną bestię. Tylko w DLC, więc jakby zostaje ta pierwotna wersja jakby do końca zostaje z nami, nie? I teraz, w pierwotnej wersji też mieliśmy spotkać ojca Norberta. Tutaj go oczywiście nie spotykamy i on miał być, właśnie ojciec Norbert miał być głową kościoła. I słuchajcie, skoro to się zamieniło, to niektórzy sobie spekulują, że właśnie ta bestia kleryka, którą teraz spotkamy, to jest ojciec Norbert. Na pewno jest to jakiś duchowny, bo dostaniemy odpowiednią rzecz po pokonaniu tej bestii. Wszyscy bosowie, ci główni bosowie w naszej grze mają swoje własne soundtracki. Natomiast bestia kleryka ma jako jedyna wspólny soundtrack z pastorem Amelią, czyli naszym kolejnym bossem, ale muszę wam się przyznać, że to jest mój ulubiony soundtrack i zostawię wam go do posłuchania. Mam nadzieję, że kot, który miał czy właśnie pod drzwiami, nie będzie wam bardzo tego zagłuszał. I posłuchajcie sobie i w ogóle zwróćcie uwagę, nie wiem czy to będzie w tym oście, ale zwróćcie uwagę, że tekst jest po łacinie albo bardzo zbliżony do łaciny i faktycznie dotyczy przekleństwa krwi, więc fajny smaczek. Dobra, ja się przygotuję, czyli zostawię sobie mołotowa, wywalę sobie pozytywkę, bo jest mi niepotrzebna. Czy ja mam jakiś olej? Urnę z olejem, tak żeby wzmocnić. Nie mam żadnych papierów, żeby sobie zwiększyć. Nie, dobra. No to zaczniemy walczyć. Ja się zamknę, żeby nie skusić. Żebyście mogli posłuchać muzyki. I zwróćcie uwagę, że dostaniemy trochę wglądu za to, że odkryjemy tego bossa oraz za to, że go pokonamy. To zaczynamy. Thank you.
pierwsza śmierć, słuchajcie. Przewinę do momentu i będziemy tam sobie dogrywać. No dobra, za drugim razem, jak widzicie, największym problemem w każdej grze, w każdej takiej grze From Software, nie umiem mówić. Słuchajcie, najtrudniej było wygrać z kamerą. No, tu zapalamy sobie bie lampeczkę, zaraz wrócimy do laleczki. Spójrzcie na te drzwi, to będzie dosyć ważne w przyszłości. Przeczytajmy sobie, co dostaliśmy. Odznaka tropiciela miecza. Jedna z odznak wykuta przez kościół uzdrowienia. Srebrny miecz jest symbolem tropiciela kościoła. Ludwik był pierwszym z wielu tropicieli kościoła uzdrowienia, z których wielu było klerykami. W związku z tym klerycy transformowali się w najbardziej ohydne bestie. No, czyli był to ktoś ważny i... I tak, ja sobie wrócę trochę się wzmocnić do lalki. W następnym odcinku myślę, że pokonamy Gascoigna. To teraz nie zdążymy. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że się dobrze oglądało, że się podobało. I jak zwykle proszę w komentarzach o jakieś własne ciekawostki czy teorie. Do zobaczenia.